Stary Testament. Salomon. Pałac króla Dawida, Jerozolima, około 1000 lat przed Chrystusem. Ojcze! 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 Zaczekaj! Zabierz nas! Tak! Chcemy zobaczyć sąd! Adoniaszu, Salomonie, już wam tłumaczyłem. Prosimy cię, będziemy grzeczni. Błagam, królu, wysłuchaj mnie dzisiaj i osądź sprawiedliwie. Proszę, królu Dawidzie, błagam. Wysłucham cię w pierwszej kolejności. Wejdź. Na początku zginęło kilka owiec z mego stada, a potem ginęły następne, aż wszystkie zniknęły. Kilka dni temu przechodziłem koło miejsca, gdzie stacjonują twoi żołnierze. I tam znalazłem moje owce, a raczej ślady po nich. Twoi żołnierze je zjedli. Jesteś pewien? Znalazłem tam dzwonki. Tylko moje owce je noszą. Są oznaczone. Jeśli to wszystko jest prawdą, żołnierze będą surowo ukarani. A ja nie spocznę, dopóki nie zwrócą ci czterokrotnie tego, co ukradli. Dziękuję, panie. Dziękuję. Zaraz poślę po dowódcę tego oddziału. Okłamałeś mnie. Panie... Znalazłeś sposób, żeby powiększyć swoje stado. Nie, ja... Twoje owce wcale nie zginęły. Ukryły się w skalnej grocie, czy tak? Czy tak? Tak, tak, to prawda. Dwadzieścia lat później. Przygotuj się, Salomonie. Ja wkrótce umrę, a ty będziesz królem. Ojcze, mam sądzić ludzi tak jak ty? Nie dam rady. Dasz radę. Musisz. Jutro będzie ten dzień. Urządzimy zabawę dla całego miasta, a potem ty, Abiatarze, namaścisz mnie na króla Izraela. To wielkie ryzyko. Jak Dawid się dowie... On mi nic nie zrobi. Jest za stary. A co z Salomonem? Dawid mówi, że on ma być następcą tronu. Niech sobie mówi! Ja jestem najstarszy i to ja będę królem! Panie, jeśli ktoś ci się sprzeciwi, będzie walczyć ze mną i z całą armią Izraela. Och, Adoniaszu, powiedz, dlaczego? Musisz działać szybko, królu Dawidzie. Przyszłość Izraela zależy od ciebie. Ale co ja mam zrobić? To jest mój syn. Dawidzie, przemawiam jako prorok w imieniu Pana. Pora odłożyć na bok ojcowskie uczucia. Trzeba ratować ojczyznę. Tak. Ojczyzna. Izrael musi trwać. Powiem ci, co masz robić. Salomonie, synu Dawida, zgodnie z wolą Pana zastępów, namaszczam cię na króla nad Izraelem. Ale... Adoniasz już zaczął królować. Tak, Adoniasz to najstarszy syn. Król Dawid miał 7 starszych braci, ale Pan jego wybrał na króla i to samo uczynił z Salomonem. Ale co się stanie z Adoniaszem? Adoniasz jest w ręku naszego Pana. Powitajcie Salomona, nowego króla. Będziemy oskarżeni o zdradę.
powieszą nas. Opanuj się, starcze. Armia jest po naszej stronie. Joab i jego ludzie nas obronią. Moi ludzie? Wszyscy są tam. Nie zabijesz mnie. Nie możesz zbezcześcić ołtarza. Salomonie! Jeśli mam być królem, nie mogę żyć w lęku przed tobą. Zabij mnie, jeśli taki masz plan. Jeśli nie, idź do domu. I nigdy więcej nie sprzeciwiaj się woli Bożej. Wojna izraelsko-filistyńska. O! Czy to on? Nie, to Filistyńczyk. Co? Gdzie jest Aza? Nie wiem. Musimy go znaleźć. To pewnie pułapka. Na pewno jest tu więcej Filistyńczyków. Ale co z Azą? Nie możemy go tak zostawić. Miejmy nadzieję, że zdążył się dobrze ukryć. A? O! Tutaj! Mam jednego! Tu jest! Bierzmy go! Koniec z tobą, Izraelito. Za rodzinę, za ojczyznę i za Boga! Aza to był dobry żołnierz. I dobry człowiek. Wiem. Wiem. Oho, wybacz, panie. Długo jeszcze będę czekał! Już podaję, jedną chwileczkę. Można tu utrzeć z głodu. 6 kucharów wina, 2 kosze chleba, daktyle, pieczeń, masło. Gdzie to masło? Karczmarzu! Jedną chwileczkę, panie, no już podaję. Za późno, Onterno! Rebeko, proszę, może byś mi trochę pomogła. Nie rzucać jedzeniem w mego męża, on tego nie trawi. Mogłabyś się domyślić, że potrzebna mi czasem pomoc. Oczekuję dziecka. Sądzisz, że nie zauważyłem? Oni mnie tam zamordują. Kto tam? Twój wujek, Izak z Samarii. Jak myślisz, skąd to wiedziałem? Wybacz, panie. Czy mogę się tu zatrzymać? Wybacz, panie. Mój mąż zginął, a mój dom... Nie przeszkadzaj. Mamy tu robotę. Ja mam robotę. Ty tylko szlifujesz paznokcie. Och, proszę. Zapracuję na miejsce do spania. Nie musicie mi nawet płacić. Karczmarzu! Karczmarzu! Powiedzmy, że było dwóch mężczyzn. Pierwszy przychodzi do ciebie i mówi: ten człowiek przywłaszczył sobie moją siekierę. Widziałem na własne oczy. A drugi mówi: nic nie ukradłem. Ale ty wiesz, że ten drugi na pewno kłamie, że już wcześniej kradł siekiery. Co więcej, ten pierwszy jest uczciwy i porządny. Co więc robisz? Ukażę tego drugiego.
Nie. Nie, panie. Pamiętaj, prawo mówi, że musisz mieć dwóch świadków, zanim wymierzysz karę. Ach, tak. Oczywiście. No, dobrze. Mężczyzna poślubia kobietę i umiera. Jego starszy brat musi poślubić wdowę. Świetnie. A jeśli odmówi ożenku? Tyle rzeczy muszę wiedzieć. Tyle muszę się nauczyć. No, teraz robota idzie jak trzeba. O, dziękuję. Nareszcie mam pomoc. Tak, widzę. Pracowita z niej kobieta. Dziękuję panu. Gdzie ją znalazłeś? Sama przyszła. Szukała pracy. Widzę, że jesteś z ciebie dumna. Duma to luksus, na który mnie nie stać. Jakaś ty skromna. Co? Co jest? Co się stało? Zdaje się, że to już czas. Czas? A niby na co? Myślisz, chyba... Nie, no, chyba nie mówisz o porodzie. A, właśnie teraz? Zdaje się, że już... A, obie naraz? Na co czekasz? Kuchnia to nie jest miejsce do rodzenia dzieci. Tak. Przejście! Ta kobieta potrzebuje pomocy! Otwórzcie okno! Weź ją za rękę! Jak mam robić to wszystko, co czynił mój ojciec, panie? Jak? Mów, Salomonie. Powiedz mi, czego potrzebujesz. Proszę cię, panie, o serce pełne mądrości. Chcesz, żebym sądził twój lud sprawiedliwie, a ja mam tyle doświadczenia, co małe dziecko. Więc daj mi mądrość, panie. Salomonie, mój synu, ponieważ poprosiłeś o mądrość dla czynienia dobra, nie dla własnych korzyści, dam ci mądre i rozsądne serce, o które prosisz. Zaprawdę, takiego mędrca przed tobą nie było i nie będzie po tobie. Jesteś dobry. Dziękuję, panie. Dziękuję. Dobrze. Cichutko. Jesteś głodny? Chcesz jeść? Synku. Synku? Nie!
tłumaczyć sąd. Adoniaszu, Salomonie, już wam tłumaczyłem. Prosimy cię, będziemy grzeczni. Panie? Miłościwy królu, mój panie, musisz mi pomóc. Ona chce ukraść moje dziecko. To nieprawda, nieprawda. O, to mój synek. Gdy w izbie się rozjaśniło, zobaczyłam, że martwe dziecko nie jest moje, tylko jej. Ona kłamie! Uwierz, panie, to maleństwo jest moje. Wystarczy. Wiem już, co chcesz mi powiedzieć. Teraz ty. Ostrzegałam ją, by nie układała się do snu tak blisko swojego dziecka. Ale nie chciała słuchać. Mówiłam, żeby uważała, że może niechcący zadusić dziecko w nocy. Kłamie! Kłamie! To właśnie ja ją ostrzegałam! Ostrzegałam ją! Dlaczego mi to robisz? Dobrze, powiedz, po czym poznajesz, dobra kobieto, że to twoje dziecko? Matka rozpozna swoje dziecko, panie. Ja go rozpoznaję. Ona kłamie, panie. Błagam cię, oddaj mi syna. Panie Boże, proszę, daj mi to, o co prosiłem. Dajcie mi miecz. Dobrze. Żołnierzu, przetnij dziecko na pół. Panie! Przetnij dziecko na pół i daj każdej z nich połowę. Nie! Nie! Błagam, panie! Oddajcie jej dziecko. Proszę, dajcie jej dziecko. Ale nie zabijajcie go! Powiedziałem! Nie! To jej syn! Ja kłamię! Ja kłamię! Chłopiec należy do niej! To nie moje dziecko! A ty co mi powiesz? Jesteś królem, panie! Niech będzie jak chcesz! Prawdziwa matka zrobi wszystko, by ocalić życie swego dziecka. O, moje maleństwo. Moje maleństwo. Niech żyje Salomon! Król Izraela. To mądrość Salomona tak przywiodła tłumy z wszystkich świata stron. Królowie i lud
czekają u wrót, by oddać mu cześć i złożyć hołd. To król Salomon sprawił, że Izrael ku świetności rozwinął się. Świątynię wznieść, by Bogu tak oddać cześć, by uczcić ten wspaniały dar, ten, którym go obdarzył Pan. Nikt nie wznieść, by Bogu tak oddać cześć, by uczcić ten wspaniały dar, ten, którym go obdarzył Pan. Nikt nie wciąż jest.